O, muszę wam powiedzieć, żarty żartami, ale mega niebezpieczna sytuacja. To naprawdę mogło się źle skończyć. Taka... w ogóle nie ma smaku. Fu. Uhuru Park. Atrakcja... Kurde! Pan! Nie, pan już! Teraz się zastraszę! Siemano, witam serdecznie, słuchajcie, Nairobi, Kenia, dzień pierwszy. Chciałem was poinformować, że nie obyło się bez problemów. Nasza karta do pokoju, którą otrzymaliśmy, nie działała, więc teraz jak wychodzimy, za każdym razem musimy pójść na dół z trzeciego piętra i powiedzieć, żeby nam otwierali drzwi. A druga sprawa, nie było wczoraj wody. Do tej pory nie ma, ani w kiblu, ani pod prysznicem, ani w kranie, więc nie wykąpaliśmy się, poszliśmy spać, a dodatkowo touchpad w moim MacBooku przestał działać, w ogóle się nie klika, zatem jest godzina 8 rano, a ja idę w poszukiwaniu myszki, żeby pracować na laptopie. To takie życie. Zobaczcie, jakie hip-hopowe autobusy, od razu po przyjeździe zauważyłem, to jest nasza dzielnica, za hotel płacimy $10. Wydaje się być całkiem okej, ale taka, zobacz, taka lekko usyfiona. Zobaczcie, Rap Radar, hip-hopowa dzielnia. No, tak to wygląda, tam jest jakaś stacja autobusowa. No, patrzcie na to, Pablo Escobar. Ale to jest kolorowo. Chyba na mojej dzielni raczej nie kupię żadnej myszki. Łaki, tu jest Saigon. Piętnastominutowy spacer i stwierdzam, że Nairobi będzie bardzo trudne do nagrywania czegokolwiek. No, powiem wam, widok ludzi takich naćpanych z butelkami kleju na mojej dzielnicy, dosłownie, to jest niefajny widok. Jestem w ogromnym szoku, mamy śniadanie jako takie. Coś tam sobie dziabnę, jakąś samoskę chyba. Idę po yerbę. Śniadanie w wykwintnej restauracji z widokiem. Z widokiem, moi drodzy, na... Nie powiem, że na slumsy, bo slumsem bym tego nie nazwał. Na ciut gorszą dzielnicę. Tam z przodu, gdzie ten autobus teraz przejeżdża czerwony, bardzo, bardzo dużo śmieci. Po prostu niektóre rzeczy są zaniedbane. O, bardziej bym tak to nazwał. Starali się, zobaczcie, dzisiaj rano sprzątać. Tam, gdzie jest mokre, sprzątali śmieci, polewali wodą. To, że budynki są obdrapane, to nie znaczy, że dzielnica jest zła. Ciężko się po prostu będzie nagrywać, bo jak wyciągnąłem aparat, to słuchajcie, wszyscy patrzyli na mnie. I mówię, dzielnica taka trochę przy dworcu autobusowym, czyli no, lekki młyn, ale nie ma tragedii. Dobra, na śniadanie przyszło coś, co nazywa się Duma. Nie wygląda, może na zdjęciu wygląda smacznie, ale w rzeczywistości to jest taka papka, chyba jakaś ryżowa. Bardzo to jest twarde, zobaczcie, nie da się tego w ogóle rozwalić. Wygląda jak taka chałwa. A w smaku, słuchajcie, taka, w ogóle nie ma smaku. Fu, niedobre. Dlatego mamy takie a la samoski. Bardzo dobre. Ale pusta.
Ale takie... My wyruszamy w pierwszą trasę w kierunku ambasady Etiopii, no i teraz troszkę życia zza okna. No powiem wam, że gdzie nie spojrzycie, tam są korki. To jest cała droga zakorkowana na górze, na moście. Tu się już korkujemy od jakichś kilku minut. Baba pokazywała coś do 6 minut, ale myślę, że w 30 może dojedziemy. I to chyba ostatni raz, kiedy będziemy w ogóle brali Bolta, w sensie samochód. Będziemy brali chyba motorki, bo no powiem wam, jakoś tam idzie czmychnąć sobie. Albo tu zobaczcie, bokiem przejechać jak ten gościu. Ale no, Bolty, nie? Bolty, tak. Bolty, motorki. Bo mówię, korki, słuchajcie, są niesamowite w tym mieście. Tak jeszcze nie widziałem w żadnym mieście RPA Afryki. No i mam dla was mega przykre informacje. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że od kilku dni, tygodni nie wydają wiz e-wiz do Etiopii. Ani wiz on arrival, czyli jak sobie lądujecie. Kiedyś tak można było, polecieć sobie normalnie, wiecie, do Etiopii. Dostajecie wizę na lotnisku, jest ok. Zablokowali te dwie opcje i poinformowali mnie, że można dostać wizę w ambasadzie Etiopii w Nairobi. Udaliśmy się i na dzień dobry powiedzieli, że przykro nam, ale w sprawach turystycznych nie ma opcji dostania wizy. I dodatkowo nie można przekraczać granicy drogą... drogą lądową, co aktualnie blokuje nas, no bo ani nie możemy do tej Etiopii wjechać, ani wlecieć. Mój znajomy był, słuchajcie, jakieś, kiedy? 2 miesiące temu nie było żadnych problemów, ale wiadomo, 2 miesiące w tym okresie to jest bardzo dużo, to się plany zmieniają, wiecie, co tydzień ambasady, tam tak rządy podejmują decyzje, żeby pozamykać coś. No nic, widać, Kenia rozwiązała nasze wątpliwości w związku z Etiopią, no i będziemy sprawdzać, co możemy zrobić dalej, ale to będzie trudna walka. Dodatkowo zobaczcie, w okolicach ambasady krajobraz zmienił się niesamowicie. Są drzewa, jest czysto, sprzątają wszystko, ale wiadomo, budynków ambasady czy jakichkolwiek budynków rządowych nie umieszczą w takich dzielnicach autobusowych, gdzie my się znajdujemy. No nic, idziemy przejść się w stronę parku, który jest opisany jako atrakcja turystyczna, dość niedaleko stąd, i szukać dalej tej myszki. Kto wie, co to za ptaki na drzewie tam, o? Dajcie znać, bo są ogromne. Nie wiem, czy to kamera złapie, ale powiem wam, są jebitnie duże. Normalnie jak dinozaury wyglądają. Uhuru Park. Atrakcja... Kurde! Fuck! Jest pan już! Teraz się zastraszę! Lokalna atrakcja, podobno. Sporo ludzi się kręci, ogólnie w stolicy, w Nairobi, gdzie jesteśmy. Podobno zamieszkuje około 5 miliona ludzi, mieszkańców. Wydaje mi się, że może być nawet trochę więcej, bo to są dane z przed 2 lat. Ale tych ludzi, wiadomo, coraz więcej napływa zawsze do stolic, no bo są większe możliwości zarobkowe. No ale ogólnie w parku no nic nie ma, po prostu przejdziemy się parkiem, żeby przejść do centrum, w naszą stronę. Wydaje mi się dodatkowo, że Nairobi nie jest miastem, które jest uczęszczane po to, żeby je zwiedzać, tylko po to, żeby jeździć do parków narodowych. Ale druga kwestia, podobno jeśli będziecie odwiedzać inne parki narodowe, większe, nie warto odwiedzać tych w centrum Nairobi. A tam zobaczcie, te ptaki są tam na drzewach. Zobaczcie, jakie creepy, wesołe miasteczko to jest. No tylko powiedzieli nam, że jak ten ptak, zobaczcie, jaki jest wielki skurczybyk, jak na was nasra, patrzcie, to się tego nie da zmyć. Mówili, że jest, macie przesrane.
Ja kiedyś chyba zacznę robić wycieczki po placach budowy w afrykańskich miastach. No i zobaczcie, myszka jest kupiona, słuchajcie, okay. 8 dolarów niecałe. Co tam koleżko będziesz szukał? Ty, to jest ten gościu. Ale jaja, ty. No i mamy, zobaczcie, Safaricom. Tutaj można nabyć podobno kartę SIM. A po drugiej stronie jest Chicken and Pizza Inn, znana nam sieciówka z Zimbabwe. Powiem wam, że centrum o wiele bardziej robi robotę i nabieramy większe chęci na zwiedzanie miasta, widząc, że jest tutaj ładnie, czysto i bezpiecznie. Nasza dzielnica po prostu jest taka bardzo kiepska. No już to baza już mówi good friend, mówi dobra, good friend, safari, okej, okay, safari nam proponuje, tak więc wiadomo, o co mu chodziło. Zamówiliśmy chicken inna, ale troszkę bida. Pojedliśmy, pogoda nam nie sprzyja, co chwilę pada, ale pomału idziemy w stronę chaty. Ogólnie stwierdzamy, że chyba zostaniemy dłużej w Nairobi, bo tu jest duży Meksyk, spory Meksyk, fajny młyn i będzie pewnie co kręcić, bo miasto jest ogromne, słuchajcie, 5 milionów mieszkańców, jeden dzień trochę mało, pomimo że teoretycznie nie ma co zwiedzać, ale my zawsze coś znajdziemy, także kierujemy się pomału na chatę piechotą i idę montować filmy. Wbiliśmy się w takie mało ciekawe dzielnice, dość chaotycznie dużo ludzi, powiem wam, czuć w powietrzu, jak się wciąga kamerę, że coś się zaraz może stać, nie chcę przesadać, ale mówię, powiem wam, wielokrotnie byłem w różnych miejscach, a tu jest tak niewąsko. No i wracamy powoli na naszą dzielnicę, to już się robi gęsto, trochę bardziej brudno jak w tej części, wiadomo, ambasady, czy tam powiedzmy w centrum. Za chwilę będziemy w chacie i powiem wam jeszcze kilka słów na zakończenie. Kupujemy świeże owoce, to jest złotóweczka za jedną sztukę, to jest też złotówka, this is 20 as well. Złotówka, 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 po złotóweczce wszystko. Bardzo spoko. I wracamy już do chaty, taka mówię, dzielka nasza, bardzo specyficzna, ale mówię, my takie miejsca lubimy, naprawdę tutaj jest klimat. Myślę, że wiele osób by się tutaj nie zapuściło nawet na chwilę. A my tu sobie mieszkamy i nawet przedłużymy chyba jeszcze noc, albo nawet dwie. Jak niektóre Boda Boda, czyli motorki, mają zamontowane sprzęcik muzyczny i gra, to jest majster. To music. To music. Dobra, pora naładować karabiny. Sytuacja wygląda następująco. Woda się nam zapowietrzyła tutaj w kranie. Wróciła po jakimś czasie, ale jak wróciliśmy znowu, to znowu wody nie ma, więc są problemy. Myślimy, czy jutro się tu przenosić stąd do innego miejsca. No bo nie ukrywam, że jest to pewien dyskomfort, jak nie możecie się spokojnie, słuchajcie, wykąpać, tym bardziej załatwić, bo trzeba prosić, żeby tam wiadro przynieśli z wodą, żeby spłukać po prostu w łazience, więc to jest takie, mówię, trochę niekomfortowe. Ja kończę trening, jeszcze wam powiem mniej więcej, jakie są koszta, bo w sumie teraz mogę powiedzieć, jak klarowało się z tą kartą. Ogólnie potrzebujecie paszport i pani wam wszystko wypełnia. Koszt karty jest tani, bo kosztuje tylko i wyłącznie 50
szylingów kenijskich, co na chwilę obecną daje 2 złote 50 centów, ale internet jest bardzo drogi. Ja kupiłem pakiet 15 GB za 21 dolarów, czyli to jest jakieś 80 zł. W Tanzanii taki pakiet kosztowałby jakieś chyba 30 zł. Więc powiem wam, duża różnica. Tak samo drogi był nawet Chicken Inn, ale od teraz będziemy już jedli w ciut tańszych miejscówkach. Po prostu chcieliśmy zjeść taką ściówkę, mając nadzieję, że będzie dobre, bo było, ale nie było takie tanie. Idę robić dalej trening. My nie mamy takie naprawcze rzeczy w łazience. Pan naprawia wodę. Działa? No działa. Jednak była zapowietrzona rura. Także pan nam tu naprawi. A są te ratyki. Piotrek mówi to z Rajem, podobno tam był hydraulikiem w Berlinie. Czekajcie, słuchajcie, zajebasa bierze prysznic. I normalnie kable się smolą, słuchajcie. Cuchnie tym. Cuchnie. Robert, daj mi ten. Kamerkę mordy. Czekajcie, normalnie kable się spaliły, także słuchajcie, łatwo o to, żeby kogoś zabiło. No, ja pieprzę, jeżeli krople by poleciały na kable, to po bazie już. Dobra. Baza, dawaj pasy do... Dobra, muszę się wykąpać. O, muszę wam powiedzieć, żarty żartami, ale mega niebezpieczna sytuacja. To naprawdę mogło się źle skończyć. Schodzę na dół i mam wam parę słów do powiedzenia. No i ostatni rzut oka na naszą dzielkę dzisiaj. Tutaj wieczorem naprawdę jest dużo takich szemranych typów i lepiej nie kręcić się tu z kamerą. Zachód słońca będzie za jakieś, nie wiem, godzinę może z groszem. Mówię, tu jest delikatny syf, ale w dzień ja czuję się tu całkiem okej. Po prostu trzeba się trochę kontrolować, żeby nie świrować z kamerą, bo wszyscy się tu dziwnie patrzą i gdzieś tam coś gadają. Ale raczej nie ma jakichś tam, wiecie, większych problemów. No mówię, po prostu chodząc tędy, a tam właśnie jakiś gościu, zobaczcie, wyszedł z rowu. Pewnie się załatwiał. Nie wiem, czy to będzie widać. No tam zobaczcie, także. No naprawdę tutaj trzeba się kontrolować. Pokój z widokiem na Meksyk, moi drodzy. No i pora kończyć dzisiejszy odcinek, bo jak mówię, muszę zmontować materiał, zjeść coś i nie chciałbym po prostu, wiecie, przedłużać. Za chwilę, za jakieś półtorej godziny zrobi się ciemno, więc akurat tak zjemy. Nie wiem, czy będzie opcja nagrywania czegokolwiek tutaj po ciemku, ale postaram się już to uwiecznić w kolejnym odcinku. I w kolejnym odcinku zrobimy taki, wiecie, nocny tutaj przejście po mojej dzielni i tą ogólnie całą dzielkę tutaj postaram się wam pokazać. No mówię, Saigon jest tutaj niesamowity. Ogromna różnica, ogromny kontrast pomiędzy tym, co było w centrum, a co jest tutaj. Jest nam trochę przykro, że nie dostaliśmy wizy i sprawa klaruje się następująco. Jeżeli chodzi o drogi lądowe z granicy w Kenii z innymi krajami, Tanzania. Dopiero co wyjechaliśmy, Uganda jest pełny, lockdown jest zamknięty wszyściutko. Z Somalią nie da się, słuchajcie, przejechać, a do Ugandy nie dostajemy wizy. Do Sudanu Południowego również nie ma oficjalnej żadnej drogi, tak więc żegnamy się najprawdopodobniej niebawem z przemierzaniem Afryki lądem i będziemy musieli gdzieś polecieć. Dokąd? Nie wiemy jeszcze. Zaczęły się pierwsze problemy, pewnie na tym się nie skończy. Ja się żegnam z wami, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, hej! Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really